Witajcie! Dzisiejszy film będzie zupełnie inny od tych wcześniejszych, bo w końcu przyszedł czas na vloga. Zabiorę Was do czwartej dzielnicy Paryża, pokażę Wam wszystkie miejsca, które zawsze odwiedzam, będąc w tym miejscu, oraz dowiecie się, jaka kawiarnia jest teraz najbardziej trendy w Paryżu. Zapraszam! Dzisiaj zabiorę Was do czwartej dzielnicy Paryża. Jest to moja ulubiona dzielnica, która nazywa się Le Marais i znajduje się tu bardzo dużo fajnych barów i restauracji, a ja szczególnie pokażę Wam jedną z nich. Chodźcie ze mną! Dzielnica będzie dla Was ciekawa, jeżeli poszukujecie fajnych miejsc na obiad, na kolację lub chcecie poczuć taki paryski klimat i zobaczycie, że udając się tam wieczorem, znajdziecie nawet restauracje czy knajpy, które będą miały muzykę na żywo. Także jest to miejsce na pewno warte odwiedzenia. Masz to francuska firma odzieżowa, o której już za niedługo Wam opowiem, także zasubskrybujcie mój kanał, żeby dowiedzieć się, gdzie iść na najlepsze zakupy w Paryżu, oczywiście do francuskich marek. Jimmy Fairly to jest marka, która jest teraz bardzo popularna i wiele, wiele osób wybiera właśnie okulary przeciwsłoneczne w Jimmy Fairly. Nie wiem, czy do dzisiejszego dnia tak jest, ale kiedy ta marka weszła w ogóle na rynek francuski, to było tak, że co miesiąc zmieniali całkowicie oprawki do okularów, a okulary już ze szkłami kontaktowymi, czyli idziecie tam z receptą Waszych okularów i robią Wam na zamówienie okulary, ale możecie też kupić oczywiście okulary, jeżeli nie macie żadnej wady wzroku lub po prostu później zmienić sobie na przykład w Polsce już szkła i te okulary będą kosztować około 100 euro. Ale zobaczycie, że mają bardzo właśnie takie fajne oprawki, które są dość modne. Nie wiem, czy do dzisiejszego dnia kolekcja zmienia się co miesiąc, ale na pewno znajdziecie coś fajnego dla siebie, jeżeli szukacie jakiegoś właśnie takiego souvenir z Paryża. Kontynuując dzielnicą Le Marais, dochodzimy do placu, który nazywa się Place de Vosges. To tutaj właśnie znani Francuzi mają swoje mieszkania i to tutaj znajduje się również mieszkanie Victor Hugo. Możecie tutaj przyjść, żeby napić się kawy w jednej z kawiarni, ale również znajduje się tutaj park, w którym możecie zorganizować sobie piknik lub po prostu zrobić zdjęcie przy fontannie. Będąc już na Place de Vosges, znalazłam fajne miejsce na instagramowe zdjęcie. Jest to Pavillon de la Reine. Jest to hotel, który znajduje się na Place de Vosges i tam możecie sobie wejść i zrobić szybko zdjęcie, bo myślę, że to jest miejsce warte uwagi. To jest nowa restauracja, nowy koncept, który pojawił się właśnie na okres letni i znajduje się on w Muzeum Paryża. Musicie sobie zarezerwować miejsce, jeżeli chcecie się tam udać wieczorem, a wiedzcie, że będzie to może trudne. Zadzwońcie na numer, który jest podany. Nie rezerwujcie przez internet, bo teraz patrzyłam i nie ma wolnego miejsca chyba na kolejny miesiąc. Także spróbujcie do nich zadzwonić i zapytać.
pamiętać. Ja tam poszłam w niedzielę przed zamknięciem około godziny 18, więc nie było dużo ludzi i tam można sobie właśnie usiąść na drinka czy na kawę. Jest bardzo przyjemnie, bo jest to restauracja, która została po prostu stworzona w ogrodzie tego muzeum. Możecie sobie usiąść, poobserwować, porobić zdjęcia. W samym centrum dzielnicy Le Marais jest to na pewno bardzo takie sympatyczne, bardzo takie towarzyskie miejsce, gdzie możecie iść ze swoimi znajomymi, po prostu umówić się na kawę z kimś, kto mieszka w Paryżu, a na pewno, jeżeli nie zna jeszcze tego adresu, to na pewno i Wam, i jemu się spodoba. Idziemy teraz do miejsca na kolację, które nazywa się It Italy. Jest to małe miasteczko włoskie. Chodźcie z nami, zobaczcie, jak ono wygląda i oczywiście zobaczycie, co zamówimy sobie do jedzenia. Jesteśmy teraz w restauracji Italii. Nie musicie tutaj rezerwować miejsca, dostaliśmy od razu stolik na zewnątrz. Jesteśmy z psem, także nie możemy być w środku. Ale zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda, że tutaj też jest market, w którym możecie kupić różne przysmaki włoskie. Ja wybrałam sobie makarony dnia. Zobaczymy, co to będzie, na pewno Wam pokażę. I miejsce jest bardzo przyjemne, jeżeli chcecie sobie odpocząć podczas Waszego zwiedzania lub po prostu znaleźć miejsce na sympatyczną kolację wieczorem. Zmiana planu, wziąłam sobie makaron z truflami i zaraz zobaczymy, czy jest dobry. Dobra, ale nie słodzi. Piękną dzielnicę Le Marais. Dziękuję bardzo za dzisiejszą uwagę i do zobaczenia za tydzień.